Florian, całe życie piłkarskie do tej pory spędziłeś w Niemczech. Wkraczasz w wiek seniorski, zdecydowałeś się na grę w polskiej ekstraklasie. Dlaczego? No, bo dla mnie jest ekstraklasa bardzo dobra, Lidza. Ona ma bardzo dobre, wysoko niwo. I ja dużo meczy też oglądałem i Lechia jest bardzo ładna drużyna dla mnie i czemu nie, nie? To jest duży krok dla mnie i decyduję się tak, bo mnie bardzo podobało tu wszystko. Byłeś już w Gdańsku? Miałeś okazję gościć w naszym mieście? Czy chociażby jako turysta, czy może odwiedziłeś nasz stadion podczas jednego z meczów? No, ja już byłem tu raz na mecz, patrzeć, oglądać Jagiellona przeciwko Lechia Gdańsk i bardzo ładny mecz było. Lechia 4-0 wygrała i atmosfera była bardzo dobra i mnie bardzo podobało. Od początku, gdy ktoś prześledzi twoją karierę piłkarską, czy przygodę na razie z piłką, mówiłeś, że chcesz grać dla Polski. Z racji tej, że tata cię tak wychował, że w domu mówiono po polsku, że będąc w Niemczech i właściwie no, mieszkając całe życie w Niemczech, jesteś wychowany w niemieckich realiach, trzeba przyznać, ale jednak ta polskość z waszego domu nie zginęła i ty nie miałeś nigdy wątpliwości, a jesteś reprezentantem Polski juniorów, żeby założyć biało-czerwoną koszulkę. Jak to było? No było tak, że ja grałem U17 w Borussii Mönchengladbach, dobrze grałem. No i czasami tam byłem skauty od PZPN-a, a oni do mojego ojca zapytali się, czy ja jestem interesowany grać dla polskiej reprezentacji i jak to słyszałem, to w ogóle dla mnie to nie był temat, nie? To od początku chciałem grać, nie? Dla polskiej reprezentacji. Ja od małego mówiłem, że jak dostałem szansę grać dla polskiej reprezentacji, to na pewno będę grał. No i fajnie, że jesteś z nami, będziesz grał teraz w polskiej lidze, więc na pewno z tą polską piłką będziesz miał większe jeszcze obeznanie. Robert Lewandowski, że tak połączymy trochę polską piłkę i Bundesligę, to jest dla ciebie wzór piłkarza? No, Robert Lewandowski to jest po niemiecku się tu mówi Weltklasse zawodnik, nie? To jest już no, absolutny top. No. A może ktoś inny jest twoim takim piłkarskim wzorem? No, dla mnie idol jest tak Cristiano Ronaldo od małego. Musimy powiedzieć, że mnie bardzo podoba jaką pracę, jaką gra, jest bardzo szybko i bardzo jest profesjonalny na ten piłka nożna, się bardzo dobrze przygotuje do meczy i do treningi i to mnie bardzo, bardzo się podoba. Tak. Jesteś środkowym pomocnikiem, ale bardziej defensywnym, bardziej zorientowanym na ofensywę. Sądząc po ilości goli, które strzelałeś chociażby w poprzednim sezonie, to chyba wolisz być pod bramką przeciwnika. Tak, tak. Nie? Ja chcę być bardzo blisko na bramce, no ale ja też mogę grać na defensywny pomocnik, to nie mam problemów też. No, ale tak na 10 czy na 8 to jest moja pozycja i tam tak sobie tak bardzo dobrze czuję. Skąd tyle goli w tej lidze młodzieżowej UEFA, w juniorskiej Bundeslidze? To raczej były uderzenia z dystansu, może wykonywałeś rzuty wolne, a może uderzałeś głową po stałych fragmentach gry, więc może powiedz kibicom Lechii, jak strzelałeś tyle tych goli. No było tak, że czasami też byłem w czołu od dystansu, czy gole też z głową zrobiłem od rzut rożny. No też umiem wstrzelić rzut karny, 5 byłem gole od rzut karny. No ja mogę też z każdą pozycję możemy wstrzelić i z prawą i lewą nogą możemy wstrzelić gole. To na koniec pytam o Lechię Gdańsk. Czy znasz piłkarzy Lechii? Kojarzysz, obserwowałeś, podpatrywałeś? Tu jest sporo doświadczonych piłkarzy w naszym składzie, od których też będziesz mógł się sporo nauczyć. No, na pewno. Ja bardzo patrzyłem na zawodnicy jak Sławomir Peszko czy Miloš Krasić. Oni są bardzo, bardzo już dużo grali w Europie i no, to są bardzo dobrzy zawodnicy. Nie? Oni grali na bardzo wysoko niveau. Krasić u Juventusa, Turina i Fenerbahce. Nie? I ja mogę bardzo, bardzo dużo od nich się uczyć, nie? I jeszcze Rafał Wolski jest tam, Sebastian Mila i to są zawodnicy dla mnie, które ja mogę bardzo się profitować.